Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na planszy. Dzisiaj króciutko na temat zawartości i co nowego w dodatku Ogień i Lód do gry Terra Mystica. Ogień i Lód mamy tutaj wersję dwujęzykową, czyli polsko-czeską, Ochen i Led, ewentualnie Ogień i Lód. I już Wam pokazuję, co mamy w pudełeczku, co wprowadza ten dodatek do wersji podstawowej. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda wersja podstawowa, zapraszam Was do filmiku o Terra Mystica. Pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest plansza. Otrzymujemy planszę, nową planszę, która jest dwustronna. Dlaczego dwustronna? Dlatego, że po jednej stronie mamy starą planszę standardową z Terry Mystiki, a po drugiej stronie mamy nową, ulepszoną planszę. Znaczy to jest ta stara, a tam jest ta ulepszona, czyli mamy nową ulepszoną. Ona jest bardziej poszatkowana, czyli mamy więcej wody, więcej wysp i robi się troszeczkę inna sytuacja aniżeli w wersji tej podstawowej. Oprócz tego otrzymujemy dwie nowe frakcje, które będziemy mieć zaznaczone, jak będziemy mieć zestawy zbioru pomarańczowego oraz białego drewna. Są to Władcy Smoków, którzy, zwróćcie uwagę, bardzo ciekawa rzecz, nie mają swojej podstawowej miejsca, w którym będą sobie budować. Mamy akolitów, czy też wyznawców, dokładnie ta sama sytuacja, nie mają startowego swojego terenu, dlatego że oni budują na czymś takim, po prostu gorąca lawa. Zalewają tereny lawą i te tereny stają się po prostu nieciekawe dla żadnej innej rasy. Mamy też bardzo fajne rasy Yeti, które startują znaczy wybieramy pole, z którego startują, nie mają swojego startowego pola. To samo Córy Lodu i oni mrożą te tereny, które są i zakuwają je w lód. I mamy jeszcze Rzecznych Ludzi, którzy wyglądają w ten sposób. Zwróćcie uwagę, że oni są, nie mają terenu, nie mają łopat, mają jeden statek, od razu którym pływają, a także zmiennokształtni shifters, tak? Którzy też, w zależności od tego, co tam robią, zobaczcie, ciekawa rzecz, nie mają łopaty. Czyli mamy 6 nowych ras, które są całkowicie inaczej wyglądają niż te rasy podstawowe, czyli rasy podstawowe bazują na tych terenach, te nie, te w zależności od tego, czym gramy, albo zalewają lawą, albo mrożą, albo udają, że są kimś innym. Standardowo oczywiście dostajemy też płytki terenu, to normalne, bo mamy nowe rasy. Dostajemy taki piękny woreczek, który świetnie nadaje się do losowania ras, dlatego że w środku otrzymujemy żetony wszystkich ras i w momencie, kiedy rozpoczynamy grę, po prostu wyciągamy sobie żeton i ten żeton po pierwsze mówi nam, jakim kolorem, jaką rasą możemy grać, jakimi rasami możemy grać, po drugie wykorzystujemy do kolejnej rzeczy, którą dostajemy w dodatku, mianowicie tor pierwszeństwa, czyli na początku ustalamy, kto jest pierwszy, kładziemy sobie te żetony tutaj, powiedzmy, że wylosowane są takie. Następnie osoba, która jako pierwsza spasuje, przenosi się tutaj. No tak, tak, tak. I drugą rundę gramy sobie w tej kolejności. Potem powiedzmy jest tak, 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 tak. Trzecią rundę gramy w tej kolejności. I tak dalej, i tak dalej. Świetnie rozwiązana sprawa z tym pierwszeństwem, które jest zależne od tego, w którym momencie spasujemy. Czyli dostajemy takie coś. Dostajemy kolejną rzecz, mianowicie dostajemy kolejne punktowania. To znaczy, mamy 4 cele, które sobie dochodzą nam. Zaraz Wam powiem pokrótce, czym one się charakteryzują. Może zacznę od tego. Największa odległość pomiędzy dwoma budowlami gracza, które są najbardziej oddalone od siebie. Liczymy sobie tą największą odległość i ta osoba, która ma największą odległość, dostaje 18 punktów. Następnie mamy też ciekawy cel, mianowicie
największa odległość pomiędzy sanktuarium i twierdzą. Liczymy tą największą i ten dostanie punkt. Mamy też ciekawą rzecz. Każdy gracz posterunki. To jest to. Każdy gracz licza liczbę swoich budynków przy krawędzi planszy, czyli tylko te, które są budowane na krawędzi planszy. I ten, który ma najwięcej, oczywiście one muszą być połączone, ten dostaje 18 punktów. I osiedla. Każdy gracz, który ma kubki takie, w których osiedli, które nie są połączone ze sobą bezpośrednio, czyli mogą być połączone mostem, jakąś tam zdolnością specjalną, ten dostaje najwięcej punktów. Także, jak widzicie, dodatek do gry Ogień i Lód wprowadza 6 mocno zmieniających ras, bo powiedziałem, że oni zmieniają praktycznie układ na planszy przepotężnie, dlatego że wprowadzają nowy teren, który nie może być przez inne rasy modyfikowany. Mamy to świetne pierwszeństwo, mamy nowe cele, mamy znowu sporo drewna, także sporo ten dodatek jakby dodaje do gry podstawowej, jeżeli Wam się ona już znudziła, albo po prostu chcecie mieć komplet. Także ja Was zapraszam oczywiście do posłuchania, czy warto mieć ten dodatek, jak tam się grało z tym dodatkiem i czy to jest fajne, co tutaj się zostało wprowadzone. Was zapraszam na kolejne filmiki, które już niedługo na kanale. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia.